Witajcie. Pozdrawiam Was, Nesforny Paweł z Żelazny Chor. To jest to miejsce, w którym dzisiaj spałem. Super miejscówka. Wyśpię się tutaj spokojnie. Nawet i 8, a gdyby trzeba było i 10 ludzi. Sucho, czysto. Jestem aktualnie na zielonym szlaku, a przede mną pozostałości zamku Rapsztejn. Również fajne miejsce z przygotowanymi ławkami, miejscem na grilla. Spędziłem właśnie tutaj jedną noc. Kieruję się teraz zielonym szlakiem do miejsca Slatiniany. Jest to wioska, no małe miasteczko. Zawędrowały tutaj dziś rano dwa barany. Ciekaw jestem, czy uciekną przede mną. Chyba tak. A może uda mi się je podejść. No nie bójcie się, baranki. Ochuj, wygląda to na większy samiec, mniejsza samiczka. Uciekły pewnie komuś z zagrody w poszukiwaniu przygody. Idę zielonym szlakiem w kierunku Slatiniany. Do Slatinian mam jakieś 5 km. Następnie zmienię szlak w Slatinianach. No, tam muszę uzupełnić zapasy wody. Nic nie mam, zapasy wody i kofeiny. Tak wygląda życie Nina Hradu. Pozostałości czy też ruiny Hradu Rapsztejn. Zrobię jeszcze jedno zdjęcie. Szedłem tutaj wczoraj późnym wieczorem. Bardzo ucieszony, że znalazłem to miejsce. Świetne do zorganizowania sobie noclegu. O dzisiejszym celu jeszcze nie powiem. Natomiast do celu mam jakieś 30 km. No ale jak to zwykle bywa, po drodze jeszcze się okaże, czy nie zmienię priorytetów, nie zmienię szlaku, trasy. Ok. Jestem dzisiaj bodajże 7 dzień w drodze. Czuję się dobrze. Stopy w porządku, ścięgna, mięśnie. Wszystko w najlepszym porządku. Nic negatywnego, same pozytywy. A maksymalnie to, że już mnie moja partnerka męczy, abym wracał do domu. No, wrócę do domu w niedzielę. Cóż, jest 22 grudnia. Zrobię jeszcze zdjęcie okolicy. Dobrze mi się tutaj spało, choć noc była wietrzna, mógłbym powiedzieć. Ale tędy nie idę, tędy nie idę. Mógłbym powiedzieć, bardzo wietrzna, a ranek jest też wietrzny i zimny.
Mam nadzieję, że to nie przyniesie jakiegoś deszczu. Chyba nie. Nie powinno padać dzisiaj, dlatego że niebo jest błękitne. Także powinno być wszystko tak, jak ma być. Miałem dzisiaj rano zrobić trening górnej połowy ciała, dlatego wstałem wcześniej. Niestety. Stwierdziłem, że od której bym nie wstał. Tak się wyrabiam po prostu tak, że od pół do dziewiątej dopiero jestem spakowany. A to już jest pora, że trzeba ubrać. W plecach na plecy iść. Także z treningu nicie. Podczas tych kilku dni w drodze miałem dwa treningi, a treningi wyglądały tak, że po prostu rozciągałem, rozgrzewałem mięśnie. Nie był to trening siłowy czy kondycyjny, tylko typowo rozgrzewający. Używam rekondycji. Co do każdym raz. No proszę, tutaj mamy kocici Hradek. Nie będę tego czytać. Dobra, ludziska. Idę dalej. Oczywistym jest, że robię zdjęcia, robię też filmiki. Z Moltur. Oglądacie. Subskrybujcie, komentujcie, piszcie, co chcielibyście zobaczyć. Co byłoby dla Was interesujące. Tutaj w Republice Czeskiej. Ja przyjmę też bardzo chętnie krytykę, wasze pomysły, co mógłbym dodać do moich filmików, do zdjęć, co powinienem zmienić, co robię źle, a z drugiej strony, co się wam podoba, co robię dobrze, czego może powinno być więcej, czego mniej. Na moim trekowym profilu, na Sworny Trek. Dobra. Na razie to tyle. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.